żeby kilka słów jeszcze wam powiedział przed tą modlitwą i potem przed błogosławieństwem o Ojcu Pio, bo jest synem Ojca Pio. Synem Ojca Pio, bo jest odpowiedzialny za zgromadzenie apostołów Jezusa Ukrzyżowanego w tym miejscu, dlatego proszę, żeby takie słowo do was skierował jeszcze. I jeszcze przed tym wszystkim przypomnę, bo niektórzy widać było, że jeszcze dojechali na spotkanie później, że nasze spotkanie za tydzień jeszcze będzie ogólne tutaj na Przeprośnej Górce, a będzie spotkanie w grudniu, w pierwszą sobotę miesiąca, 5 grudnia w Częstochowie, w hali Arena na ulicy Żużlowej, zdaje się 4, to jest blisko stadionu Żużlowego. Na stronie internetowej też podamy takie informacje, jak tam też dojechać. I właśnie to spotkanie będzie tam tak zwane ogólne w tej hali. Także zapraszam, tak jak ja powiedziałem jeszcze przed tym mszą świętą, trochę odradzam przyjechać na to spotkanie za tydzień. Ale zapraszam, odradzam tak trochę żartem, dlatego że wiadomo, nie będzie miejsca i dlatego wielu by musiało na zewnątrz spędzać to spotkanie, no chyba, że chcą. Ale za to bardzo, bardzo zapraszam i was, i wszystkich tych, którzy na te spotkania przyjeżdżają. I was, żebyście zaprosili innych, młodych czy waszych bliskich, no nawet rodziców i inne osoby, żeby na to spotkanie grudniowe wypełnili tą halę. Żeby wypełnili modlitwą i swoimi bliskimi też. Bardzo nam na tym zależy, byście byli, bo wielu właśnie prosiło o tą halę, ksiądz arcybiskup się zgodził, mamy jego błogosławieństwo, już udało nam się te sprawy załatwić, jeszcze będzie podpisana tylko umowa z halą, więc czynimy to dla was, żebyście mogli wy i inne osoby modlić się właśnie tak, właśnie również mając taki pewien komfort zapewniony, żeby nie lało, żeby nie marznąć, bo rok temu były te wszystkie spotkania tutaj, szczególnie te ogólne, wiadomo, były namioty, no ale też wielu marzło, wielu doświadczało takich, no, takich niedogodności, więc z takiej troski o to będzie to zapewnione, więc powiedzcie to wszystkim, przekażcie w ogóle, że są takie spotkania, że można spotkać żywego Boga, jak tutaj jedna osoba też powiedziała, Boga, jakiego wielu nie zna jeszcze. Dlatego odchodzą od Kościoła, od Boga, którego nie znają właśnie, bo gdyby Go poznali, to by nigdy od Niego nie odeszli. A spotkanie młodych będzie bez zmian, czyli w drugą sobotę grudnia, 12 grudnia, tutaj na Przeprośnej Górce. A kolejne spotkania, to jeszcze będziemy o tym mówić, ale może tak ogólnie powiem, że te ogólne byłoby też w styczniu, jak się uda, i w lutym w hali w Olsztynie, a w marcu byłoby kolejne, drugie spotkanie w hali Arena w Częstochowie, bo nie udało nam się w styczniu i w lutym, bo no, było to za krótki czas, żeby te spotkania tam, jak to się mówi, załatwić, no bo oni też mają swoje terminy, tam są różne koncerty, jakieś różne spotkania, także tak to wygląda. A teraz jeszcze proszę Ojca Jana, żeby jeszcze powiedział. Moi drodzy, ale ojciec Daniel nie wie, że ja jestem gaduła, także jak zacznę, to... Moi drodzy, tak mi przychodzi taka myśl, którą się chciałem podzielić. Jak was wszystkich tutaj widzę, takich właśnie rozmodlonych, nie? I myślę, że to dotyka też tego tematu dzisiejszego spotkania, który mówi o modlitwie, ale też dotyka może takiej charakterystyki duchowości świętego ojca Pio. Ojciec Benedykt, papież, pewnego razu, jak był w San Giovanni Rotondo, było to podczas przeniesienia ciała ojca Pio do tej nowej świątyni, którą tam wybudowano ku jego czci, powiedział takie słowa, że ojciec Pio to człowiek, który duchem i ciałem stał się modlitwą. Człowiek, który nieustannie się modlił i na tej modlitwie szukał tego osobistego spotkania z Bogiem, tego dotyku Bożego miłosierdzia tam w głębi swojego serca. Na tej modlitwie, czyli na tym dialogu z Bogiem, szukał tych odpowiedzi
na te pytania, które te życie duchowe stawiało przed nim. Miał tak wiele, jak wiecie, tych trosk, tych spraw, ludzie do niego przynosili tak wiele tych swoich problemów, a on na wszystko pragnął odpowiedzieć, ale taką Bożą mądrością i tej Bożej mądrości szukał właśnie na tej modlitwie. Wyobraźcie sobie człowieka, który śpi, nie śpi, odpoczywa w nocy 2 godziny, schodzi we wczesnych godzinach porannych do zachrysty, żeby przygotować się do mszy świętej, którą też sprawował bardzo wcześnie, a później długie godziny spędzał na kontemplacji, na medytacji Jezusa ukrzyżowanego. I tam na tej modlitwie otrzymuje te wspaniałe dary, stygmaty, które mówią o tej jedności z Chrystusem, ale które są też tym ciężarem, tym krzyżem, który nieustannie Bogu ofiaruje za te dusze, które proszą Go o wstawiennictwo, o modlitwę, które potrzebują Bożego miłosierdzia. Właśnie modlitwa, dialog. Pewnego razu pewna kobieta bardzo wcześnie rano przychodzi do niego z taką prośbą: Ojcze, pragnę się wyspowiadać. A ojciec Piotr tak na nią popatrzył i pyta się: ile różańców odmówiłaś dzisiaj? Ona taka lekko zdziwiona: no ojcze, jest wcześnie rano, ja mam rodzinę, przyszłam jak najwcześniej, nie odmawiałam jeszcze różańca, nie modliłam się. Wtedy ojciec Pio tak pokiwał głową i mówi: a ja ich odmówiłem już kilka. Jakby chciał zwrócić uwagę na to, że ta modlitwa jest czymś tak naturalnym, tak fundamentalnym na tej naszej drodze wiary. Jest to, jak to mówią mistycy, oddech naszej duszy, bo ciało potrzebuje pokarmu, potrzebuje sił do swoich obowiązków, ale ta nasza dusza też potrzebuje tego pokarmu nadprzyrodzonego, Bożego, właśnie tego kontaktu z Bogiem, który dokonuje się podczas tego dialogu pełnego ufności, miłości, wiary. Właśnie te źródło właśnie na modlitwie, którego doświadczamy i które wlewa tam w nasze serce te zdroje obfitej, żywej wody. Moi drodzy, ja myślę, że to będzie takie postanowienie może, bo teraz jest tak naprawdę wspaniale. Czujemy się tak pełni tej Bożej radości, tego Bożego entuzjazmu, ale wrócimy do naszych domów, tych miejsc, gdzie pracujemy, gdzie dokonujemy tych swoich obowiązków, zadań, praca. No i po kilku dniach jakoś czegoś nam będzie brakować. Sami to chyba rozumiecie, albo żeście już tego doświadczyli, że czegoś mi tu w tym wszystkim brakuje. I może zróbmy takie postanowienie, że zacznijmy od modlitwy. Zacznijmy od modlitwy. Może niech nie będzie jej więcej, bo wiem, że się dużo modlicie. To widać po tym, jak tutaj właśnie trwacie na tej modlitwie. Ale niech ona będzie taka głębsza, bardziej żarliwa. Ojciec Daniel tutaj nieustannie przypomina o tym wezwaniu do Ducha Świętego, bo On jest sprawcą tej modlitwy tam w głębi naszego serca. To On rozpala te serce, je ożywia, oświeca i On prowadzi ten dialog z Bogiem właśnie w nas, w głębi naszego serca. Święty Paweł w liście do Rzymian mówi, że jeśli nie umiemy się modlić, Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. To On jest sprawcą chcenia i działania. To On jest tym ogniem, który rozpala te nasze serce po to, aby ono właśnie w taki sposób żywy, pełen dynamizmu stawało przed Bogiem. Ojciec Pio też tego doświadczył i w jednym ze swoich listów mówi, że kiedy staję do modlitwy, te moje serce staje się takie rozpalone, rozżarzone. Czuję to ciepło, ten ogień, który go przenika, a jest to działanie Ducha Świętego. Tak więc szukajmy tego czasu na modlitwę. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że, zwróćcie uwagę, taką fajną rzecz, że nie mamy modlić się wtedy, kiedy mamy czas, bo się okazuje, że tego czasu nigdy nie mamy, ale mamy szukać czasu na modlitwę, szukać tego czasu, bo kiedy robimy taki program, nie, na tydzień, na każdy dzień, to starajmy się też wyciąć jakąś chwilę, jakiś kwadrans, pół godziny, na modlitwę. Będzie ona może po pracy, wstąpię do kościoła, do jakiejś świątyni, będzie to z moimi znajomymi, jakieś spotkanie modlitewne, gdzie będę uczestniczył w rodzinie, ale ten czas muszę zaplanować. I jeśli będziemy wierni tym naszym postanowieniom, no to naprawdę bardzo, bardzo postąpimy na tej modlitwie. Bardzo postąpimy na tej modlitwie. I będziemy tego doświadczać, tego pokoju, tej radości, właśnie tego szczęścia, bo szukamy go na wiele sposobów, tutaj kolega nam opowiadał, w różnych miejscach, ale można go jedynie doświadczyć w tej relacji osobistej do Chrystusa. On jest źródłem pokoju.
I kiedy otworzymy nasze serce na Jego obecność, na pewno tego doświadczymy. A będzie to znak właśnie tej Jego obecności, tej troski Boga, który chce naszego prawdziwego dobra, a nie jedynie jakiejś satysfakcji czy chwilowej radości. Niech Ojciec Pio nam w tym pomaga, niech nas prowadzi i wyprasza też te potrzebne łaski, dary, łaski Ducha Świętego, żebyśmy na te wezwanie i plan Boży jak najwierniej mogli odpowiedzieć. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Minutkę. Właśnie tak z San Giovanni Rotondo wróciliśmy niedawno, kilka dni temu. Ja już to opowiadałem kiedyś, ale tak mi się to podobało, że często to opowiadam i ciągle mi się z tego śmiać chce jeszcze do dzisiaj, nie? Taka historia takiego młodego człowieka, który przybył do ojca Pio. Był takim synem duchowym tego świętego kapucyna. Wiecie, że ludzie tam do niego przyjeżdżali z daleka. Prosili o spowiedź. To było takie fajne, wiecie, bo przychodzili do klasztoru, wpisywali się do spowiedzi i to nie znaczyło, że w ten dzień się wyspowiadali, nie? Czasami 2-3 dni musieli czekać, żeby z ojcem Pio porozmawiać, bo tych ludzi było multum i trzeba było swoje odstać. Najciekawsze było to, że kiedy przychodzili do konfesjonału i ojciec Pio nie dawał rozgrzeszenia, nie? To mi opowiadał taki jeden brat, no i oni byli zburzeni. No ja 3 dni czekałem, a ty mi nie dasz rozgrzeszenia, nie? Co ja takiego zrobiłem? A ojciec Pio nie dawał rozgrzeszenia, jak ktoś nie był dobrze przygotowany, albo nie było skruchy, albo postanowienia poprawy, nie? I wtedy mówi, że było takich 2 braci, którzy pomagali mu odejść od tego konfesjonału, no bo tego rozgrzeszenia nie otrzymał, nie? No i przychodzi ten młody człowiek do ojca Pio. Ojciec Pio go widzi z daleka, rozkłada ręce, taki radosny. Mówi, o dobrze, że przyszłeś. Wiesz, miałem od dzisiaj o tobie sen. O mnie sen, ty ojcze. A co się śniło? Że się żeniłeś. Ja. Narzeczonej nawet nie miał. No i tak sobie myślał, że ojciec Pio sobie z niego pokpiwa, żartuje sobie z niego. Tak się trochę naburmuszył. No i ojciec Pio, no tak, mówi, wiesz co, śniła mi się taka kobieta i miała 2 córki. Jedna była młodsza, druga była starsza. On się trochę wkurzył na ojca Pio, bo sobie myślę, że już takie naprawdę sobie żarty z niego robi. No i poszedł na mszę świętą. A wiecie, kościół pełny, multum ludzi. Wszyscy rozmodleni, tacy medytacyjni, kontemplacyjni. No jak to bywa w tłumie, zaczął się rozglądać na prawo, na lewo. No i zobaczył taką dziewczynę. Popatrzyli na siebie, zapamiętali się. No i po mszy świętej był taki zwyczaj, że szedł do ojca Pio, żeby ucałować mu rękę i prosić o błogosławieństwo na drogę, nie? No całuje tą rękę, a ojciec Pio śmieje się i mówi, no i co, podobała ci się? A on odpowiada ojcu Pio, ojcze, w kościele było, ciemno było, twarzy nie widziałem. Ojciec Pio się uśmiechnął i mówi, no to idź, mówi, na słońce i ją zobacz, nie, idź na zewnątrz. No i ten człowiek, który dzisiaj już w podeszłym wieku, no pod 90, nie, mówi, że miał tam 8 dzieci i multum bardzo wiele wnuków. Na pewno były te chwile radosne, lepsze i gorsze, jak to w małżeństwie, w rodzinie, ale pełen takiej radości, takiego Bożego pokoju. I to mi tak dało trochę do myślenia, wiecie, bo to chyba jest w Księdze Rodzaju, jak to Pan Bóg stwarza niewiastę i kobietę. Jakby chciał powiedzieć, że Bóg stwarza jedną osobę dla drugiej, prawda? Czasami jest tak wiele lęków, niepokojów, plany, co to będzie. Ja myślę, że to trzeba z takim spokojem do tego podejść, a szczególnie tego światła i tej mądrości Bożej szukać na modlitwie. A Pan Bóg to wszystko jakoś swoimi drogami poprowadzi, bo przecież On jest dobrym ojcem i chce naszego takiego prawdziwego szczęścia, prawdziwej radości. No ale czasami bywa, że kogoś powołuje do zakonu albo do seminarium, nie? Ale to każdy musi z Panem Bogiem sam na ten temat, na tej modlitwie porozmawiać. Szczęść Wam Boże.